Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w RTL Ski Jumping 2007 i kontynuujemy sobie naszą karierę. Następne mistrzostwa to będą teraz letnie Grand Prix Zakopane, więc wracamy do ojczyzny. Może tutaj coś mi się uda wygrać. O, ktoś znowu coś na mnie stawia. Pewnie, biorę zakład. Zakopanym to ja wszystkich przelecę. Piąty turniej. Rekord 120 metrów. Anton Kaufmann. No przydałoby się wreszcie tutaj w tym Zakopanym swój rekord ustanowić, bo to tak nieładnie wygląda, jak inni tu mają rekordy. Dobra, nie biorę w kwalifikacyjnym udziału. Tu nie muszę sobie przypominać, jak się skacze. Bo wiem doskonale. Ojej, jaki beznadziejny wiatr. Jeszcze deszcz pada. Jak nie śnieg, to deszcz. Piórka mi zmoczy. Rekordu teraz nie zrobię, ale może wygram przynajmniej. Mam taką nadzieję. Zobaczmy, jak to wyjdzie w praktyce. No raczej nie, 12 po pierwszej serii. Zobaczymy, jak będzie po drugiej. No i teraz jeszcze mocniejszy ten wiatr boczny. No nie ładnie, fajnie. Ale drugi skok już jest w miarę. Ile meterków? 121. Rekord? Jest! Jest! Jest rekord! On dupu hamował. No, jestem czwarty. Czyli znowu ta najgorsza pozycja. €8000. O! Mam kolejny poziom. Oh yeah! No i na to czekałem. Bo teraz mogę sobie władować full technikę podejścia i technikę lądowania już tylko zostaje do rozładu. No to jeszcze jeden poziom i mamy już skoczka na fulla w punktach siły. No i też już tutaj będzie na fulla wtedy naładowany. 5000. O, wygrałem zakład. On miał 37 miejsce. W ogóle zapominam, że o tych zakładach jak skaczę. Okej, trening tak jak zwykle, tak na odwal się. I lecimy konkursik, ale fajnie raz wygląda, setka, 60. Konkurs, 200 tysięcy, bo mógłbym sobie zmienić gościa od treningów. O, znowu mi smarowanie nart staniało. Turniej szósty, Innsbruck. Austria, 110 metrów. Hannes Ahorn. 110 metrów muszę przeskoczyć. Teraz mam skoczka dość mocnego, więc mogę rekordy robić. Jak jaka mgła. To jest mgła, deszcz? Co to jest w ogóle? Działa mgła. Fajna sprawa. Nie wiem gdzie lecę, ale fajne. Dobra, teraz raczej rekordu nie ma. Ale może będzie podium. No i jest podium, trzeci. Tak na styk. A jak teraz będzie? Jest po... No cze... Co z tą myszką? Ja ruszam, a tu nic. No i piąty. Nie! Zasrana wywrotka. Ojej, nie. Ten koniec jest straszny dla mnie. 5000, ale hajs się zgadza. Rynek trenerów. Wiesz co, gościu? Nie lubię cię już, Tcheo. Wezmę sobie lepszego. O! Wezmę jakąś panią. Albo Norwega. Bierę Norwega. Pewnie, stać mnie. Trenuj. No i elegancko, on mi tutaj więcej podnosi, ale nie muszę skakać. Ale śmiesznie wygląda. Okej, to teraz będziemy z kasy lepiej czyścić. Także lecimy kolejny konkurs. A to już niewiele zostało, także się nie obawiam, że zbankrutuję. 200 tysięcy na chwilę starczy. Jeszcze dwa turnieje tylko, także tym bardziej. Japonia. Hakuba. Hakuba jest na Japonii? Nie wiem, tym mi bardziej pasuje na jak na ten. Jakieś wyspy pomiędzy Amerykami. No ale no dobra.
nie biorę udziału. No tu też są jakieś dwie skocznie. Zobaczmy, jak mi pójdzie. No, to było złe to w powietrzu. Co zrobiłem, ale lądowanie bardzo fajne. Podoba mi się. No, jestem pierwszy. Elegancko. Chciałbym wreszcie faktycznie być tym pierwszym. Na koniec turnieju, a nie tylko w trakcie. Kurde! Znowu spoprałem. Jestem pierwszy! Ha! Będzie 15 tysięcy. No. Motywacja plus 2. Trening. Trenuj. No i elegancko ten to umie trenować. Zmieniło się coś? Kondycja o 1 poskoczyła aż. Motywacja pół. No i fajny ziomek. Lubię go. Konkurs i lecimy. Ostatni konkurs w tym sezonie. Hakuba, Japonia. Kwalifikacyjnej nie bierzemy udziału. I lecimy! Oho, oho, będzie daleko. Jest daleko. Ale czy wystarczająco? 116 było metrów, 108 punktów. No dobra, póki co pierwsze. Może mi się uda drugie miejsce pod rząd zdobyć pierwsze. Szkoda, że tak... W sumie koniec by był fajny, mieć takie zakończenie, takie wyjście z sezonu dobre. No i będzie. Bez telemarku, ale punktów powinno wystarczyć. 19 jest. Jeszcze rekord skoku! Oj, odległości. Elegancko, piąte miejsce. €1500. Nawet jeżeli zdobyłeś już prawie wszystko, co możliwe, nie powinieneś zwalniać tempa i przykładać się do treningów. Kondycja plus 1. No i tyle w tym sezonie. Czyli kończymy sezon. Jak to wygląda? 7 miejsce, 22, 17, 11, 4, 6, 5. No, w tym sezonie było najgorzej. Ale nie było źle. Dobra, kończymy sezon. Nie chcę rozpoczynać nowego sezonu. I tak, jeśli chcecie, bym nagrał jeszcze jeden sezon na profesjonalnym, żeby właśnie tam poprawić te wszystkie wyniki i coś, piszcie w komentarzach, pokażcie to w łapkach. Na zapas nie będę właśnie tego już sezonu nagrywał. Jak wyrazicie chęć oglądania kolejnych odcinków, to nagram. I to by było na tyle. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnych seriach lub w kolejnych odcinkach tej serii. To już od was zależy. Thank you.